Jedna ma belet. Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta, za chwilę przyjdzie tutaj też Krzyś i jesteście na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj ruszamy z kolejnym słodkim przepisem, ponieważ ostatnie ciastka, jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego filmu, to tutaj Wam go dodaję. Nie rośnie już! Nie rośnie! Przestań! Bardzo Wam się spodobał i dostaliśmy mnóstwo oznaczeń na Instagramie, że robiliście z dziećmi, robiliście sami. Niesamowicie nam miło i dzisiaj przechodzimy z kolejnym bardzo prostym przepisem, naszym ulubionym przepisem na babeczki czekoladowe, ale nie tylko babeczki, bo jeżeli nie macie foremek na babeczki, czy to silikonowych, czy jakichś papierowych, to możecie z tego zrobić również ciasto czekoladowe brownie i wychodzi równie pysznie, bo tak też ten przepis wykorzystujemy. Możecie też używać takich foremek na tartę, no takie. Ciasto jest przepyszne. Już Wam pokazuję, co potrzebujemy. Składników jest niewiele, a czas przygotowania to maksymalnie pół godzinki. Z pieczeniem już w tym. Co potrzebujemy do naszego ciasta, to 4 jajka, 1,5 tabliczki gorzkiej czekolady, nie tej bardzo gorzkiej, my mamy 64% taką, wiecie, gorzką, ale nie turbo gorzką, masło, pół kostki, do tego 2 łyżki mąki, łyżeczka proszku do pieczenia, może być, nie musi być, bo my zazwyczaj robiliśmy bez, ale z proszkiem one wyrosną jeszcze większe, pół szklanki cukru i do środka co tylko chcecie. My dzisiaj dajemy kajmak, masę kajmakową, ale może to być, nie wiem, czekolada w kostkach, na przykład biała, może to być marmolada, dżem, masło orzechowe, Nutella, cokolwiek, co tam lubicie, wkładamy do środka. Jak to zrobić, zaraz Wam pokażemy. No, ale przechodzimy do robienia tych babeczek, także mnia. Teraz przychodzi Krzyś, bo Krzyś jest mistrzem tych babeczek. To są babeczki według Krzysia. Jo. Tak więc zaczniemy sobie od rozpuszczenia czekolady. Tak. Czyli będziemy potrzebować garnek. Taki stelaż. Z wodą, tam już jest woda wlana. Jest. I będziemy robić taką kąpiel parową, kąpiel wodną. Tak najlepiej rozpuszczać tą czekoladę. Na to położymy sobie właśnie taką szklaną misę. Może być to równie dobrze jakaś metalowa miska. Grunt, żeby była większa niż garnek. Tak. I do tego połowa masła. Wrzucamy. Jak zacznie nam się woda grzać, to teraz to masło nam się fajnie roztopi. I do tego mamy 1,5 tabliczki czekolady. Ją sobie wrzucimy za chwilkę, jak nam się już trochę masło zacznie roztapiać. Więc musimy obserwować masło. Stelaż kotuś. No, żeby nie strzelało. Jak mamy już trochę roztopione masło, możemy dodać naszą czekoladę. Okej. Czyli tak, skoro nam się już tutaj roztapia czekolada z masłem, możemy przejść do naszej tutaj, do ciasta. Później będziemy dodawać tą czekoladę, na razie zrobimy sobie ciasto. Musimy użyć tutaj 4 jajek i w całości je tutaj wrzucić. Teraz do jajek dodamy sobie cukier i wkładamy to do miksera. Możecie to też zrobić ręcznym mikserem, nie ma problemu. Musi się to ubić. Ale ważne jest, żeby mieć mikser, bo ręcznie jakąś tam, jak się to nazywa? Ubijaczką. Ubijaczką tego się nie da tak bardzo ubić, bo zaraz zobaczycie, że to musi naprawdę nabrać dużej objętości. To nam się dużo zwiększy. Gdy robi nam się ta masa, ten nasz kogiel mogiel, to mieszamy czekoladę, żeby cała się ładnie rozpuściła. A, gorące. I teraz, jak widzimy, mamy to w takiej konsystencji. Pięknie. Nie ma żadnych grudek. Ważne, żeby czekolada była dobrej jakości, nie jakiś produkt czekoladopodobny, bo wtedy zrobi Wam się taka kluska. Okej, okay. I teraz to odstawiamy, żeby to trochę ostygło. A dalej będziemy naszym ciastem, już pokażę.
dwie łyżki mąki i jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Możemy to razem zmieszać sobie już i wrzucić całe do jajek. Nawet jakiś facet chciałby zrobić sobie niespodziankę dla swojej żony, tak? Załóżmy macie rocznicę albo coś takiego, a teraz nie można wychodzić, to zawsze możesz jej upiec na rano takie babeczki i będzie przeszczęśliwa. To jest jakieś pół godziny wcześniej wstaniesz i masz gotowe. I masz prezent, jakiego nikt by się nie powstydził. I jedziemy dalej, miksujemy. Mamy to już wymieszane. Trochę się to musi robić, bo musi się to dobrze nam wymieszać. Mamy tutaj już naszą ostudzoną czekoladę, więc teraz ją będziemy pomału dodawać. Nie dodajemy wszystkiego naraz, tylko tak po trochu, żeby nam się jajka nie zważyły, bo mimo wszystko jest to jeszcze trochę ciepłe, a nie możemy tego zostawić tak, żeby ostygło całkowicie, bo nam się po prostu zaschnie to. Pierwsze co to dodamy sobie wszędzie do każdej, tak gdzieś do połowy naszej foremki, nie dajemy więcej, z tego względu, że będziemy dawać jeszcze nadzienie, które w środku będzie później, gdy rozgryziemy taką babeczkę. A, że jestem głodna, już bym zjadła. Zrobimy kilka opcji. Jedną z nich może być na przykład z dżemem, tak? Mhm. Czyli po prostu bierzemy sobie łyżeczkę dżemu, nie za dużo, nie za mało, tak żeby było to czuć i wrzucamy na środek. Później to będziemy zalewać dalej naszą masą. Możemy też włożyć do środka waszą ulubioną czekoladę. I to też zalejemy masą. Ona się tak w środku fajnie roztopi i będzie też pysznie. Kolejna opcja to jest masa kajmakowa. Robimy to pierwszy raz z kajmakiem, ale pomyśleliśmy, że będzie super. Pyszne, będzie pyszne. Bo to jest wszystko, co lubimy. Więc spróbujemy to tak wrzucić też. Ok, mamy z kajmakiem. Dajemy nadzienie w taki sposób, żeby nie dotykało nam tutaj ścianek, bo później może to nadzienie wypłynąć. Mi się tutaj tak zdarzyło, ale to już poprawię. To jest też, żeby ta nasza masa była na tyle jakby zbita, gęsta, żeby nam się to nie zapadało, tak? Czyli te dwie, może być nawet trzy łyżki mąki, żeby ona była taka gęsta. Mm. Jak ja lubię majmak. Majmak. Ja też. Ustawimy sobie piekarnik na... Dajemy sobie górę-dół, dajemy pieczenie na górę-dół, to jest ważne, bez termoobiegu. Może być 230 stopni. Tak, żeby one się szybko nam z zewnątrz zrobiły, tak? Bo w środku one mogą być lejące, bo to jest nawet dobre, jeśli one tak, są w środku. Tak, jak robicie no, takie duże ciastka, to fajnie nawet, gdy w środku macie płynną czekoladę, bo da się z tego ciasta również zrobić coś takiego i to jest też pyszne. Tak. Taki deser dla znajomych, gdzie środek macie płynny, czekoladowy. Skoro wszędzie już mamy nadzienie, możemy teraz przykryć go kolejną dawką masy i w każdej tak samo. Jak ktoś nie wie, jak smakuje kajmak, on smakuje tak, jakbyście wzięli coś takiego najlepszego na świecie i to ugryźli. Tak, to taka rozpuszczona przyjemność, taka. Coś jak krówka. O, no i tofi. Tak. I jest to. Aha. My piekliśmy nasze babeczki ostatecznie 13 minut. Możemy już je wyciągnąć. No to próbuj. Z kajmakiem. Mhm. Uwielbiam, dawno tego nie robiliśmy. Uwielbiam to ciasto. Ale to jest pyszne. Za mało moment babeczek. Jutro ponownie z kajmakiem? Dobra, ostatnia. Ostatnia przed kamerą. Ale to ciasto jest tak dobre. Jest takie puszyste, takie delikatne, takie czekoladowe. Ale robiliśmy wcześniej bez proszku do pieczenia i nie ma różnicy właściwie.
jest. Jest jakaś różnica z tym troszkę? Może, że jest puszyste bardziej takie. No bo jest bardziej, może jest bardziej puszyste. Jest no. Takie... Chmurka, jakbyś, jakbyś ugryzła chmurkę. Dziękujemy wam za poprzednie oznaczenia. Były super, fajnie się na to patrzyło. I mamy nadzieję, że tym razem będzie tak samo, że będzie wam smakować. Spróbujcie. Jest jeszcze lepsze niż poprzedni przepis, jak dla mnie. Jest to mega proste do zrobienia. Dodatkowo można ustroić te babeczki jakimś kremem czy tak. Coś. Jedna, co jest bardzo ważne, to trzeba zachować kolejność, którą my to robiliśmy. Koniecznie dodawajcie zdjęcia na Instagrama. Oznaczajcie nas. A my z chęcią pooglądamy i zobaczymy, czy wam smakuje równie bardzo jak nam. Żegnamy się z wami i do zobaczenia już za niedługo. Pa! Just me and you, a table for two, but we're not saying much. Baby, almost can never be enough. Thirsty for more, the wine that you pour is poison.